Witam Was wszystkich, chwała niech będzie Bogu. Cieszę się, że możemy dzisiaj kolejny raz spotkać się, aby słuchać Bożego Słowa i mam nadzieję, że jesteśmy gotowi, aby Go słuchać, tak? Ale jeszcze więcej to, co dzisiaj padło na samym początku przed modlitwą, nie tylko chcemy je słuchać, ale je wykonywać. A wiecie dlaczego? To jest ważne, wykonywanie. Bo wykonywanie nam przynosi co? Błogosławieństwo w życiu. Nie słuchanie tylko samo, ale słuchanie i wykonywanie słowa przynosi nam błogosławieństwo. Moi kochani, od kilku tygodni mam na sercu taki pewien temat, którym chcę się dzisiaj podzielić. Temat jest, myślę, że jeden z najważniejszych, jaki może dotyczyć nas, ludzi wierzących. Dotyczy naszej miłości do Pana Boga. A właściwie chciałbym dzisiaj mówić na temat pierwszej miłości do Pana Boga i tego, czy my możemy żyć taką pierwszą miłością, mimo tego, że jesteśmy wierzącymi nieraz przez wiele, wiele lat. Chciałbym Wam na początku przeczytać fragment pewnego listu, jaki napisał zakochany młodzieniec o imieniu Jim do swojej dziewczyny. Posłuchajcie. Droga Rachel, chcę, żebyś wiedziała, że moja miłość do Ciebie jest nieskończona. Zrobię dla Ciebie wszystko. Wejdę na najwyższą górę. Zejdę do najgłębszej doliny. Przepłynę największy ocean. Polecę na koniec świata, żeby choć raz spojrzeć w Twoje przecudne oczy. Rachel, możesz być pewna, że kocham Cię bardziej niż kogokolwiek, kiedykolwiek wcześniej. Z miłością, Jim. I jeszcze był mały dopisek pod skryptum. Rachel, nie mogę się doczekać naszego spotkania w niedzielę. Pod warunkiem, że nie będzie padało. Moi drodzy, kiedy ten fragment czytałem po raz pierwszy, tak jak wy zareagowałem, oczywiście rozbawiła mnie treść tego listu, ponieważ sama myśl, że taką wspaniałą, wielką miłość, która jest w stanie pokonać najwyższe szczyty, najgłębsze doliny i najszersze oceany, może powstrzymać kilka kropli deszczu. Ale wiecie, po tej jakiej pierwszej reakcji, i ponoć my to kaznodzieje mamy, zaczynamy myśleć pod kątem tego wykorzystania, pod kątem kazania. Ale wtedy taka myśl przyszła, że niestety nieraz bardzo podobnie wyglądają nasze, moje, nasze modlitwy. Bo przecież w tych modlitwach tak często one są takie wspaniałe, takie wręcz barokowe, ozdobne, pełne treści, pełne wyznań, deklaracji, oświadczeń, odważnych wyznań, gromienia, krzyczenia, wyznawania, pełne są tego. Zwłaszcza na nabożeństwach. Ale wiecie, potem w życiu wystarczy nieraz takich kilka kropel przeciwności. Na przykład kiepski dzień, ból zęba, ból gardła, jakiś zły nastrój albo zwykłe lenistwo sprawiają, że te nasze wspaniałe wyznania nabierają dziwnego podobieństwa do listu tego Jima. Panie Boże, Ty wiesz, że ja mogę to dla Ciebie i tamto dla Ciebie i mogę jeszcze więcej dla Ciebie. Ale jutro jest poniedziałek i często poniedziałek zmienia perspektywę patrzenia. Nie wiem, jak to się dzieje. W niedzielę, alleluja, amen. A w poniedziałek, tak przy okazji mówię to ku zachęcie, jutro może być taki dobry test dla Ciebie. Twoich dzisiejszych wspaniałych modlitw, jak to Pana Boga kochasz, czego dla Niego nie zrobiłeś i jeszcze nie zrobisz. A ja jutro czekam o 6 rano tutaj w tym pomieszczeniu, gdzie się będę modlił. Ciekawy jestem, ilu z nas zabraknie na tym modlitewnym spotkaniu. Nie pytam, kto przyjdzie, tylko ilu nas zabraknie. Takie trochę odwrócenie rzeczy. A więc zobaczmy, nam jest łatwo mówić takie wspaniałe sprawy, ale życie je bardzo nieraz często i boleśnie później weryfikuje. A przecież nasz Bóg, ten Bóg, którego znamy, Bóg, którego nazywamy miłością i On jest miłością, pragnie przecież naszych serc. Zgadzamy się z tym, amen?
Co więcej, On pragnie nie tylko naszych serc, ale pragnie serc pełnych miłości. I wiecie, nawet zawarto w przykazaniu. W 5 Mojżeszowej, w 6 rozdziale czytamy takie słynne słowa: Szema Izrael, słuchaj Izraelu i wszyscy, którzy Boga się boicie i Boga kochacie, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej myśli. I tam jest potem dopisane: i nakazuję Ci, aby te słowa były zawsze w Twoim sercu, abyś ich nie zapominał. A więc warto jest dzisiaj zwrócić uwagę na stan Twojej osobistej miłości wobec Boga. Tym bardziej, moi kochani, że chyba tutaj wszyscy zgadzamy się z tym powszechnym już przekonaniem, że żyjemy w dniach ostatnich, w czasach ostatnich, a Jezus mówił, że charakterystyką tych dni ostatnich będzie to, że miłość wielu oziębnie. I co ciekawe, nie miał na myśli chyba ludzi niewierzących. On to mówił do swoich uczniów i miał na myśli swoich uczniów, swoich wyznawców. I zapowiedział, że miłość wielu z tych właśnie wyznawców w dniach ostatnich będzie stygnąć. A więc wielu będzie mówić o miłości, ale nie będą kochać. Wielu będzie mówić o pobożności, ale nie znają jej mocy, która przemienia ludzkie życie. Wielu będzie mówić o modlitwie, ale nie będą się modlić. Moi drodzy, symptomy oziębłej miłości możemy dostrzec wokół nas. Myślę, że chyba każdy zna jakieś osoby, jakieś postacie, które kiedyś były dla Boga gorliwe, oddane, a dzisiaj żyją tylko swoim życiem. A może niektórzy z nas mają ten problem i z nim się zmagają. Dlatego zachęcam, aby to słowo dzisiejsze słuchać dla siebie, pod swoim kątem, aby też prosić w czasie tego nabożeństwa, tego kazania Ducha Świętego, aby badał nasze serca, abyśmy wiedzieli, jaką drogą idziemy, abyśmy wiedzieli, jaki jest stan naszych serc, a w konsekwencji stan naszej miłości. Po co? Po to, by je mógł nie tylko zbadać, ale uzdrowić. Abyśmy mogli i chcieli kochać Jezusa z całego swego serca i płomienni duchem Jemu służyć. Dlatego chciałbym, żebyśmy na chwilkę otworzyli sobie Księgę Objawienia Świętego Jana, rozdział 2, i tam w wierszach od 1 do 5 odczytamy zapowiedź pewnego zjawiska, jakie będzie dotykało nas, ludzi wierzących, pewnej choroby, która dotyka człowieka, choroby duchowej. Czytamy tak, od 1 wiersza do 5. Księga Objawienia Świętego Jana. Do anioła w zboru w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość Twoją. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. I spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Moi drodzy, myślę, że jedną z najpoważniejszych duchowych chorób człowieka, chrześcijanina, to jest choroba oziębłego serca. A wtedy dobre uczynki, tak jak tu czytamy, jak mówi Pan Jezus, trud, wytrwałość, wysoka moralność, właściwe poznanie, cierpienie z powodu wiary, bez miłości są nic nie warte. I to tak niesamowicie bardzo mocno współgra z tym, co napisał Paweł Apostoł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale od 1 do 3 wiersza. Posłuchajcie tych słów. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym.
I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Lecz mam Ci za złe, mówi Jezus, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. I bez miłości te wszystkie uczynki, te wszystkie dobre religijne uczynki w najlepszym przypadku dają nam tylko to, że mamy sumienie uspokojone, że mamy poczucie spełnienia jakiegoś obowiązku. A więc pomodliłem się, byłem na nabożeństwie, komuś pomogłem, komuś coś dałem, a więc chyba wszystko jest w porządku. Czego jeszcze ode mnie oczekujesz? Boże, przecież zrobiłem te swoje, Twoje właściwie przykazania. Bez miłości one nie mają wartości. A w najgorszym przypadku to jest tylko rutyna i przyzwyczajenie bez głębszego znaczenia, która nie wnosi nic. Biblia to nazywa pobożnością pozbawioną mocy. Jakiej mocy? Mocy przemian naszych myśli, naszych serc. I możemy praktykować, możemy robić różne dobre uczynki z przyzwyczajenia, z rutyny, z powinności, z obowiązku, ale Boże Słowo mówi, bez miłości nic nam to nie pomoże. I gdy chorujesz na oziębłe serce, kiedy ta choroba trapi Ciebie, to drogi bracie, droga siostro, nie masz najważniejszego powodu, by czynić te wszystkie dobre czyny, dobre rzeczy. Nie masz powodu, by czynić dobre uczynki. Nie masz powodu, aby żyć w sposób moralny. Nie masz powodu, by cierpieć dla Jezusa. Nie masz też powodu, argumentów dla swojego duchowego życia. Bo bez tego, bo kiedy jest oziębłe serce, to wszystko traci swój sens. Traci swoją motywację. I wtedy nawet najlepsze rzeczy, do jakich jesteśmy zdolni i ochotni, to wszystko traci znaczenie. To straci sens. I wiecie, najgorsze jest to, że kiedy jesteśmy w miejscu oziębłego serca, ono prowadzi nas prostą drogą do zatwardziałości i odejścia od Boga. Takie są tego konsekwencje. A więc oziębłe serce jest chorobą śmiertelną, ale niestety również jest chorobą zaraźliwą. Jest zaraźliwą, moi drodzy, ponieważ przenosi się drogą kropelkową, w cudzysłowie, przez usta. Przez usta. I przez te usta z naszych serc wylatują takie wirusy zranień, wirusy odrzucenia, zgorzknienia, zgorszenia, narzekania, krytykanstwa, cynizmu, pychy i wiele temu podobnych. I te wirusy wpadają w czyjeś inne serce i je zarażają. I przychodzi infekcja. I kiedy patrzymy do Biblii, po raz pierwszy takiej infekcji doświadczyło dwoje ludzi. Dwoje pierwszych ludzi. Adam i Ewa. Oni usłyszeli od Pana Boga pewne słowo mówiące, że z drzewa poznania dobra i zła, nie, właściwie Adam to usłyszał, nie mają prawa jeść. Nie mogą jeść, bo inaczej umrą. A za jakiś czas przychodzi przeciwnik, przychodzi diabeł, który mówi, nie, to nieprawda. Bóg was okłamał, Bóg was oszukał. Na pewno nie umrzecie. Co wyszło z ust tego demona? Wyszło zwiedzenie i kłamstwo. Wyszła infekcja, wyszła choroba, która zniszczyła serce Ewy i Adama. Bo moi drodzy, Bóg wcale nie powiedział, że owoce tego drzewa są trujące. Trujące dla nich, śmiertelne dla nich było przekroczenie przykazania. Jak sobie wyobrażasz, że w ogrodzie Eden byłyby trujące owoce? A co zobaczyła Ewa? Że owoce są jakie? Dobre do jedzenia, godne pożądania, są smaczne. To, co zniszczyło ich, to, co zniszczyło w konsekwencji i nas, rodzaj ludzki, grzech, który wszedł, to na skutek nieposłuszeństwa i uwierzenia kłamstwu diabła, że Bóg oszukuje i kłamie. To przyniosło śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. A więc widzimy,
że jest to choroba zaraźliwa i jest to choroba śmiertelna. Dlaczego śmiertelna? Bo kiedy będziesz trwał, kiedy pozwolisz sobie na trwanie w sercem oziębłym, prędzej czy później, pójdziesz drogą zatracenia, pójdziesz drogą, która doprowadzi cię do duchowej śmierci. I w tej samej księdze objawienia napisane jest w 3 rozdziale, 16 wierszu, takie słowo bardzo trzeźwiące: a takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluje cię z ust moich. Bóg nas ostrzega, Bóg nam wyraźnie mówi. Dzisiaj Duch Święty pokazuje, mówi do ciebie: zbadaj swoje serce. Czy jest gorące dla Jezusa? A może jest już w procesie stygnięcia? A może już jest letnie? A może już jest zatwardziałe? Zbadaj swoje serce. Dlaczego? Dlatego, że dopóki żyjemy, dopóki słuchamy Bożego Słowa, zawsze jest nadzieja na powrót. Zawsze jest nadzieja na powrót do domu Ojca, na przyjęcie przez Niego. Wierzymy w to? Nawet z najgorszego miejsca. Czytałem taką kiedyś niesamowitą historię, świadectwo o pewnej dziewczynie. Nastolatce, miała może wtedy 13-14 lat. Mieszkała w Stanach Zjednoczonych na wiosce, na farmie swego ojca. Było jej tam dobrze. Była córką, miała rodzeństwo, tatę, mamę i było okej. Z tym, że jak to często bywa z młodymi ludźmi, zawsze gdzieś jest lepiej. I pewnego dnia, pewnego razu wpadły do jej rąk takie czasopisma kolorowe z Nowym Jorkiem. Wiecie, wysokie wieżowce, światła, samochody, neony, życie, teatry, kina, muzea, co tylko chcesz. I coś w sercu jej się zrodziło. Chcę się wyrwać z tej dziury, w której mieszkam. Wyrwę się z tej wioski. Ja tutaj marnuję życie. I pewnego dnia, nikomu nie mówiąc, uciekła z domu. I pojechała do tego wspaniałego, nowego świata. I wiecie, kiedy wyszła na przystanku autobusowym, kiedy wsiadła z autobusu późno w nocy, tak naprawdę nie wiedziała, dokąd ma iść. I tak siedziała, tak się kręciła po tym dworcu, aż ją ktoś zobaczył. Pewien przyjaciel, jak okazało się później, był zwykłym Alfonsem, który łapał młode dziewczyny. I mówi: słuchaj, ja tobą się zaopiekuję. Dam ci mieszkanie, dam ci pokój. I tak się zaczęło. A potem nastąpiła wielka deprawacja tej młodej dziewczyny. Ona stała się prostytutką, zaczęła żyć na ulicy i z tego, co sobie tam zarobi. I wiecie, i był taki moment, że potem do jej życia przyszły jeszcze choroby. Była zniszczoną 15-letnią dziewczyną, która pewnego dnia, kiedy szła koło wystawy, zobaczyła swoje odbicie i rozpłakała się, bo nie poznała samej siebie. Tak ją to zniszczyło. Ale jej rodzice, to co robili, nie ustawali w poszukiwaniach. I jej tato również był w Nowym Jorku. I w tym Nowym Jorku rosły setki, jak nie tysiące, takich kartek, poszukiwana. Ktokolwiek wie, nie da mi znać. I pewnego dnia zobaczyła taką kartkę na słupie i ze zdumieniem stwierdziła, że to chodzi o nią. I w tym momencie w jej sercu zrodziło się pragnienie, a może by wrócić do domu ojca. Może by wrócić na tą moją wioskę. I wtedy, tak jak ona tam mówi, przypomniały jej się te piękne pola, piękne widoki, łany zbóż, ciepły dom, własne łóżko, swój pokój. Ale wiecie, co do jej serca przyszło? Jaka myśl? Nie możesz wrócić. Spójrz na swoje życie. Kim dzisiaj jesteś? Kim ty dzisiaj jesteś? Jesteś zwykłą ulicznicą. Zniszczyłaś swoje życie. Toż to będzie wstyd. I w ten sposób w jej sercu była taka duża walka, potężna walka, co ona ma zrobić. Ale w końcu, wiecie, w końcu powiedziała tak: zaryzykuję. Zaryzykuję. I napisała list do domu. Bo nie była w ogóle pewna tego, czy ją tam przyjmą ci rodzice. Napisała list: tato, mamo, w tym dniu i w tym dniu będę przyjeżdżała przez nasze miasto. Jadę na południe i około 12 godziny będę na dworcu. Jeżeli chcecie mnie przyjąć, to ja tam będę. Jeżeli nie, pojadę dalej. I całą tą drogę, którą pokonywała w autobusie, miała jedno wielkie zamieszanie. Lęk, strach, niepewność, czy będzie przyjęta. I kiedy autobus się zatrzymał na tym przystanku, tam było pusto,
A więc ona poszła do dworca, na dworzec, do środka, do budynku. A tam była cała rodzina. Jest taki duży napis: witaj w domu. Bracie i siostro, dopóki żyjesz, mimo że masz może zatwardziałe serce, może oziębło ci serce, może ci się zgubiłeś po drodze, chcę ci powiedzieć, na podstawie 15 rozdziału Ewangelii Jana, Łukasza, zawsze jest możliwość powrotu. Amen? Nie ma takiego chlebu, z którego cię Ojciec nie przyjmie. Zrozum to. Będzie jakiś amen? Wierzysz w takiego Boga? W Boże miłosierdzie, Boże przebaczenie? Gdybym w to nie wierzył, Jezus by na krzyżu nigdy nie umarł. Gdyby Bóg nie miał takiej miłości, nie oddałby swego Syna za ciebie i za mnie. A cóż to znaczy list do Rzymian, który mówi tak: jeżeli będąc grzesznikami Jezus za nas umarł, to tym bardziej teraz, kiedy jesteśmy pojednani, co? Zbawi nas. Bracie i siostro, nie pozwól, by dzisiaj twoje serce, jeżeli ono jest jakieś chłodne, oziębłe, letnie, prowadziło cię drogą do zatwardziałości i odpadnięcia. Nie pozwól na to. Wierzę w to, że nie przypadkiem jest dzisiejsze słowo na tym miejscu. Abyś rozszerzył swoje serce i uwierzył. To nic, że nic nie czujesz, że może nie doświadczasz, że jesteś wyobcowany. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma ten, który jest Panem naszych serc. I on może z nich zrobić wszystko. Tak czy nie? Wierzymy to, bracia i siostry? A więc najlepszym lekarstwem na oziębłe serce jest to, kiedy otworzysz się na Bożą miłość i ją przyjmiesz. Bo Boża miłość sprawi, że twoje serce, że nasze serca zaczną ożywać, zaczną się napełniać Bożą miłością, zaczną rozpalać się dla Boga i na nowo bić nową siłą. O to właśnie chodzi. A więc pozwól, że zapytam, gdzie dziś jest twoje serce? W jakim stanie jest twoje, w jakim stanie jest moje serce? Czy to jest ten stan, że one są gorące, a może są już tylko letnie? A może, nie daj Boże, są zatwardziałe? Ale na szczęście Biblia mówi, że Boże Słowo jest nie tylko jak miód, jak woda, ale jest też jak młot, który rozwala potężne skały. I on może również dzisiaj twoje serce skruszyć i sprawić, że coś zacznie się w nim dobrego dziać. Dlaczego ta miłość jest tak ważna? Dlatego, że kochani, kiedy patrzymy do Biblii, widzimy, że miłość jest najważniejszym powodem działania Boga wobec nas. Pierwszy list Jana, 4:10 mówi tak: na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz że On nas, co? Pierwszy umiłował. To, co ty robisz i to, co ja robię, to tylko odpowiadamy na Bożą miłość. Dlatego też miłość jest najważniejszym powodem naszego działania wobec Boga. Jezus rzekł: jeżeli mnie miłujecie, to przykazań moich będziecie przestrzegać. Zwróćcie uwagę na kolejność. Jeżeli mnie miłujecie, przekazań moich będziecie przestrzegać. Nie na odwrót, nie na zasadzie prawa. Przestrzegaj przykazań, bo to świadczy, że mnie miłujesz. A tak wcale nie jest. Bo ludzie często przekazań przestrzegają, a wcale nie muszą kochać. Są mężowie, są żony, które są wierne swoim mężom, nie zdradzają ich, ale ich też nie kochają. Ale są też związki, gdzie najpierw jest miłość, która motywuje do wszystkich innych rzeczy w tym związku. Jezus mówi: jeżeli mnie miłujecie, to wtedy przykazań moich będziecie przestrzegać zupełnie innym sercem, jako synowie Boże i córki Boże. Dlatego, moi kochani, tak trzeba nam dbać o tę miłość, pielęgnować ją. A w jaki sposób? W jaki sposób mam dbać o tę miłość? Po pierwsze, już powiedziałem wcześniej, jest to pielęgnowanie naszej miłości do Jezusa. Bo moi kochani, każdą miłość trzeba pielęgnować. Każdą miłość. Wystarczy nie robić nic, aby ten nasz ogródek, to nasze poletko nazywane miłością szybko zarosło i stwardniało. Trzeba dbać o miłość. Są małżeństwa, które w tym względzie nie robią nic,
myśląc sobie tak, oto pobraliśmy się pewnego dnia, było tam ślubowanie miłości i tak już potem będzie aż do końca życia. I jeżeli nic z tym nie robią, jeżeli nie dbają o swoją miłość, ta miłość po prostu umiera. Staje się tylko rutyną i przyzwyczajeniem, przywiązaniem do siebie, ale nie miłością. Co jakiś czas mam możliwość spotykać się z różnymi małżeństwami, i z Kościoła, i spoza Kościoła. I kiedy tam przychodzi kryzys, to wiecie, gdzie jest problem? W tym, że w ogóle nie pracowali, nie troszczyli się o wzajemną miłość. Odpuścili sobie. I dzisiaj po 10, 15, 20 latach mówią, koniec. Rozejdziemy się albo się pozabijamy. O miłość trzeba troszczyć się. I podobnie jest o to, że mamy się troszczyć o tę miłość wobec Boga. I moi drodzy, kiedy patrzymy na to, to widzimy, że Pan Bóg nam w tym dopomaga. On jest kimś, kto troszczy się o to, aby nasza miłość do Niego wzrastała. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że to właśnie Bóg ustanowił przykazanie, największe przykazanie, które brzmi tak. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Tak powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 22:37. Bóg nakazał siebie kochać. Ja mam takie pytanie. A czy miłość można komuś nakazać? W ludzkim wymiarze nie. Ale Bóg może. Wiecie, dlaczego Bóg może nakazać miłość do siebie? Ponieważ On jedynie dokładnie wie o tym, że miłość do Niego jest największym szczęściem i spełnieniem się każdego człowieka. Bóg to dokładnie wie. Dopiero kiedy Boga odnajdziesz, tak naprawdę odnajdziesz samego siebie. Ale my tego nie wiemy. A wiecie skąd, dlaczego my tego nie wiemy? Bo naszą naturę zniszczył grzech. Bo rodzimy się jako buntownicy, bo rodzimy się skażeni przez grzech i przez niego zniszczeni. I tego nie wiemy. Ta świadomość do nas nie dociera. Nie mamy tej wiedzy. Dopiero wtedy, kiedy się nawracamy do Jezusa Chrystusa, kiedy stajesz się Bożym dzieckiem, na nowo zaczynasz tę miłość odbierać, jej doświadczać. Na nowo zaczynasz odkrywać piękno miłości do Boga. A wtedy, mam nadzieję, że kilka osób z tym się zgodzi przynajmniej, a wtedy miłość Boga nie jest już tylko przykazaniem, ale jest przywilejem, jest wyborem, jest radością. Amen? Bóg nam dopomaga, byśmy mogli Go kochać poprzez to, że nasze serca uzdalnia do miłości. Do miłości Jego samego. List do Rzymian mówi tak, 5:5. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. A więc Bóg nie tylko mówi, będziesz miłował mnie, ale daje nam możliwości, że możemy to czynić. Daje nam Ducha Świętego do naszych serc, który tę miłość w naszych sercach rozlewa. Daje nam przykazanie. Co więcej, myślę, że wielu z was również mogłoby stwierdzić tę prawdę, że wielokrotnie, przynajmniej teraz, ja mówię za siebie teraz, wielokrotnie, na różne sposoby Bóg przez te 16 lat, jak jestem osobą na 17 chyba, a mniejsza o to, przez te wszystkie lata, jak jestem nawróconą osobą, Bóg wielokrotnie w różny sposób moje serce pobudza do miłości. Zdarzyło takie się wam takie coś również? Przez swoje słowo, przez swojego Ducha Świętego, przez różne myśli, natchnienia, sytuacje, On nasze serce rozpala, pobudza, porusza. Nieraz to jest jakaś wspaniała pieśń, która dotyka Twojego serca i po twarzy płyną łzy, mi Boże, jak jesteś wspaniałym Bogiem, jak ja Ciebie kocham. Nieraz to może być świadomość tego, że sobie uświadamia z nową siłą, co to znaczy, że Jezus umarł za Ciebie, za mnie. Za mnie, konkretnie za mnie i za Ciebie. Nie tylko za wszystkich ludzi. Są takie momenty, kiedy Duch Święty budzi w nas to. I zaczynasz Bogu dziękować i cieszyć się. I mówisz, Boże, jak ja Ciebie kocham. On nas pobudza, On nas pociąga. Serce nasze, kiedy jest żywe, kiedy jest gorące, na tej bodźce jest bardzo wrażliwe. Jest bardzo czułe. Moi drodzy, jest taki wspaniały fragment
księdze Pieśń nad Pieśniami, który pokazuje właśnie takie gorące serce, serce spragnione Boga, serce, które chce być w Jego bliskości. W pierwszym rozdziale, w 4 wierszu takie słowo jest: pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o Królu, do swoich komnat, abyśmy się mogli radować i weselić Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Cię miłują. A cóż to znaczy, kiedy Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, kiedy idziesz się modlić, to co? Wejdź do swojej izdebki, zamknij się w komnacie i mów do Ojca, który widzi w ukryciu. Bracia i siostry, ja mam takie pytanie, z jakim sercem do tej izdebki idziesz? Sercem niewolnika, który musi pójść, żeby się pomodlić? Czy jesteś właśnie tą osobą z tej księgi, Pieśń nad Pieśniami? Panie, pociągnij mnie za sobą, ja tam pobiegnę. Dlaczego? Bo chcę Tobą się radować i Tobą weselić. Dlaczego? Bo Twoja miłość bardziej upaja niż wino. Doświadczyłeś kiedyś czegoś takiego w swoim życiu? Jeżeli jeszcze nie, to możesz doświadczyć. Bóg jest miłością i chce, żebyś nie tylko miał komunikat. Bóg jest miłością. Ale naklejkę na samochodzie, czy na jakąś plakietkę. To jest coś do doświadczenia. Tak? Czym się różni napis "Moja żona mnie kocha" od faktu, że "Moja żona mnie kocha"? Wiecie czym? Doświadczeniem. Przeżywaniem. Odbieraniem. Troską. Tym to się różni. Napis niczego ci nie zmieni. Bóg jest miłością. On chce, abyś tej miłości doświadczył. On chce, aby twoje serce zaczęło na nowo bić dla Niego. A wtedy przykazanie miłości Boga staje się oświadczeniem o wielkim przywileju kochania Boga. Nie tylko przykazaniem, będziesz miłował, tylko możesz miłować. To jest twoja radość, że możesz mnie kochać. I ten, kto Boga nie zna, ten, kto gdzieś tego nie doświadczył, to teraz nie wie, o czym mówię. Ale żebyś zrozumiał, to powiem ci tylko tyle. Jeżeli miałeś kiedyś swoją pierwszą miłość, albo ciągle trwasz swojej pierwszej miłości do żony, do jakiejś osoby, którą kochasz, może do dziewczyny, to gdzieś o to chodzi. Siła pierwszej miłości jest potężna. Pamiętam, to jest stary serial w Polsce, był puszczany dużo lat temu, może nie wszyscy go znają. Był taki piękny, to jest to piękny. Był taki serial Noce i Dnie. Pamiętacie ten film? I tam był taki Bogumił i taka Barbara. I oni się pobrali, wzięli ślub i on był szczęśliwy, a ona nie. A wiecie dlaczego ona nie była szczęśliwa? Bo ona miała pierwszą miłość, którą zostawiła przy takim bajorku z liliami. Jest taka scena, to jest taki life mode, taki główny motyw, który się przewija w wszystkich jej trudnościach, kłopotach, troskach. Zawsze zamyka oczy i widzi przy pięknej muzyce, jak stoi na brzegu takiego jeziorka, takiego stawu, z koleżankami, z kolegami. Wszyscy są młodzi, piękni, cieszą się. I nagle jeden z tych takich dżentelmenów w białym ubraniu wchodzi w ten staw, który jest no, takim bajorem niestety, brudnym, i zrywa lilię. Pamiętacie tę scenę? I potem przy tej muzyce podchodzi właśnie do niej i daje je klękając kwiatki. I ona do końca życia żyła tym jednym obrazem. To zniszczyło jej małżeństwo, to zniszczyło jej szczęście, to wszystko jej zniszczyło. Żyła iluzją. Ale chcę dlaczego tutaj mówię? Mówię to o to, żeby pokazać siłę pierwszej miłości. I mimo, że Bogumił kochał ją nad życie, mimo, że dla niej był gotowy zginąć, ona pamiętała tę scenę. Jak stoi nad jeziorkiem i ten młodzieniec podchodzi z kwiatkami i jej daje, jej wybranej. Siła pierwszej miłości. Siła pierwszej miłości. I moi drodzy, Bóg nam daje taką możliwość. Dzisiaj Duch Święty chce pobudzić Twoje i moje serce do tego, żeby zaczęło na nowo bić dla Niego z nową siłą. Na to jesteś gotowy, chętny? Chciałbyś czegoś takiego? Jest to możliwe? Duch Święty jest na tym miejscu? Czyni swoje rzeczy? Jest to możliwe. Niech Twoje serce teraz zacznie bić dla Boga, bić dla Pana Jezusa Chrystusa.
No dobrze, ale od czego zacząć, kiedy jestem takim miejscu, jakim jestem? Kiedy jestem oziębły, może letni, może martwy, nie wiem, jak dzisiaj jesteś. Od czego zacząć? A więc wrócimy do pierwszego fragmentu dzisiejszego, to jest Księga Objawienia, 2:5. I pierwsze słowo z tego 5 wiersza, właściwie pierwsze 2 słowa. Tutaj Jezus, bo to jest list Jezusa do Kościoła, mówi tak. Wspomnij więc. Co to znaczy? Pan mówi, obejrzyj się, spójrz wstecz, z jakiej wyżyny spadłeś. A więc spójrz do tyłu, spójrz wstecz i zobacz, gdzie jesteś dzisiaj, a gdzie byłeś na początku. To ci pozwoli zrozumieć, w jakim jesteś miejscu. Gdzie jesteś dzisiaj w swojej relacji z Panem? Kiedy były twoje najlepsze dni z Bogiem? Jakie to były dni? I jaki wtedy ty byłeś, jaki wtedy ja byłem? Przypomnij sobie. Nieraz, kiedy spotykam się z małżeństwami w kryzysie, pytam, jakie pamiętacie najlepsze dni ze swojego małżeństwa? I oni mówią, no bo tu byliśmy razem, to nas rozbawiło, tu się czuliśmy szczęśliwi. A więc my zobaczcie, wspomnijcie tamte dni. Jeżeli to było wtedy możliwe dla was, to mam pytanie, czy dzisiaj nie jest to również możliwe? Jest możliwe. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Kiedy twoja miłość do Boga była jak wiatr w żagle? Kiedy cię niosło? Kiedy była taką siłą nośną dla twoich motywacji, pragnień, wszelkich uczynków? Kiedy to było? Wspomnij więc. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że tego rodzaju pytania prowadzą nas do upamiętania. Do czego? Do zmiany myślenia. Do przypomnienia sobie. Nie przypadkiem w wielu psalmach powiedziane jest, przypomnijcie sobie, jak było za dni waszych ojców, kiedy was Bóg wyprowadził z Egiptu. Przypomnijcie sobie cuda Jego potężnej mocy. Przypomnijcie sobie. Dlaczego to jest ważne? Bo wtedy sobie przypominam, że nasz Bóg jest ten sam. Wczoraj i dziś. Tak? I na wieki ten sam. A więc jeżeli to uczynił dla naszych praojców, to uczyni też to również dla nas. Jeżeli to było kiedyś twoim doświadczeniem, taka bliskość z Bogiem, to nie znaczy, że Bóg się zmienił i teraz, a teraz sobie wystygnij. Nie. To znaczy, że jest zawsze możliwość powrotu. Powrotu. Mam nadzieję, że w kilku sercach jest takie coś dzisiaj. Tak, Panie, chcę tego. Tak, Panie, chcę tego. A więc te pytania, jaka była moja miłość, jakie były moje najlepsze dni z Bogiem, jak wtedy się czułem, jak wtedy to mi wszystko niosło, to są pytania, które prowadzą do tego, żeby wzbudzić w nas pragnienie. Chcę tego jeszcze raz. Chcę jeszcze raz tego doświadczyć. Chcę być w tym miejscu, z którego nie wiadomo kiedy przesunąłem się i jestem tutaj, gdzie jestem. Bracia i siostry, gorąca woda stygnie powoli. I wiecie, po czym poznać, że ona już jest letnia? Do letniej wody to co, kto wpada pierwszy? Muchy wpadają. Nie wiesz, kiedy woda wystygnie. Nie wiadomo kiedy. Słońce zachodzi stopniowo. Nie wiadomo kiedy, przychodzi zmierzch. Kiedy byłem w Świnoujściu nad morzem, była taka sytuacja, że jednego z plażowiczów, który sobie przysnął na materacu na morzu, woda zniosła dosyć daleko od lądu. Trzeba było po niego łódkę popłynąć, bo sami dopłynął. I wiecie co? Nie wiadomo kiedy. On tylko sobie leżał, woda się huśtała. On się huśtał, zamknął oczy. Jak otworzył, to ląd był już ho, 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 ho. Nie wiadomo kiedy. Co to znaczy? To znaczy, że w naszym duchowym życiu też tak jest, że nie wiadomo kiedy. Byłeś gorący, a jesteś w miejscu letniości. Nawet tego nie zauważyłeś. Nawet tego nie wyłapałeś. Wiecie dlaczego? Bo prawdopodobnie brakło nam pewnego punktu odniesienia. Takim punktem odniesienia dla gorącej wody, dla wody wrzącej jest 100 stopni.
To jest punkt odniesienia. Dla Słońca to będzie położenie na niebie. A więc widząc Słońce widzimy, czy ono jest nisko, czy wysoko. Możemy określić mniej więcej, kiedy będzie zmierzch. A co jest normą Bożej miłości dla nas? Jak wam się wydaje? Boże, Boże Słowo. To jest norma. To nie są nasze prywatne odczucia. To nie jest nasza prywatna wrażliwość, osobista duchowa wrażliwość, bo są u nas ludzie, którzy są bardzo wrażliwi, są przeczuleni i są jak dęby, nic ich nie rusza. Ale to nie jest odniesienie dla Bożej miłości. Tą normą, tym punktem odniesienia, czy moja miłość jest gorąca, czy zimna, jest Boże Słowo. A jaka to jest norma? Jezus też rzekł takie słowo. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i co? Z całej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich. Co jest normą? Normą jest całe serce dla Jezusa. Amen? Nie tylko pół, nie tylko ćwiartka, nie tylko jakiś tam czubek na hierarchii ważności, no, że Boga trzeba zawsze najbardziej. Nie. Jezus chce, Bóg chce całego serca. Całego serca. I w tym momencie, kiedy mówię to słowo, również widzę przed sobą lustro. Boże, a jak jest z moim sercem? Czy ono jest całe dla Ciebie? Ile procent tego serca jest naprawdę dla Ciebie? A Bóg mówi, słuchaj, żeby było dobrze, to musi być 100. Amen? I jest pytanie, jak to zrobić? Dlatego każdy z nas tak bardzo potrzebuje Ducha Świętego, aby mógł tak żyć. Sami tego nie zrobimy. Bóg w naszych sercach, czytamy, rozlał miłość przez Ducha Świętego. Rozlał ją w naszych sercach. Uzdolnił nas do kochania. Dał nam wręcz przykazanie, byśmy Go kochali. Ale co więcej, On domaga się całej duszy. Całego serca. Wszystkich myśli. I teraz niech Duch Święty mówi do naszych serc. Niech je przekonuje, jak to całe naprawdę wygląda. Jak to całe naprawdę wygląda w naszym życiu. Całe to znaczy ile? Według Biblii całe to znaczy całe. To znaczy wszystko. A więc jak mogę wrócić do swojej pierwszej miłości? Po pierwsze, przyjmij napomnienie, by się upamiętać. Tak mówi sam Pan Jezus. Czytamy tutaj, wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. A więc bo to, co muszę zrobić, Panie Boże, Ty masz rację. Moje serce wcale nie jest dla Ciebie całe, wcale nie jesteś cały w moich myślach, w mojej duszy, po prostu nie jesteś. Chcę to zmienić. Bo wiesz, kiedy to wyprzesz, no to będziesz w tym samym dokładnie miejscu, w którym jesteś dzisiaj. Ale jest możliwość zmiany. Panie, całe serce. Całe serce Ci oddaję. Upamiętaj. Zmień swoje myślenie. Co za tym idzie, bracia i siostry? Mówię to do każdego z nas, do siebie pierwszego. Winniśmy wyznać Bogu grzech letniości. Boże, tak, moje serce nie jest całe dla Ciebie. Zaczęło stygnąć, może jest letnie. Wyznaję to jako grzech. Jako nieposłuszeństwo Tobie i Twojemu Słowu. A potem, kiedy poprosimy o krew Jezusa Chrystusa, o Jego oczyszczenie, zacznij wołać, Panie, całe moje serce, całego siebie Tobie oddaję. Niech Twoja miłość wróci do mego serca na to miejsce, które jest tylko Jemu należne. Nikomu więcej. Bóg nie dzieli się sercem z nikim. Cała chwała jest dla Niego. A więc cokolwiek próbuje Bogu tę chwałę uszczuplić, staje się tylko marnym bałwanem, bałwochwalstwem. Bóg nie dzieli, Bóg nie daje swojej chwały nikomu. Nikomu. A więc nie w moim sercu, nie w Twoim sercu, cała chwała płynie dla Niego. Zapragnij, bracie i siostro, wrócić na wyżyny.
I ostatnia rzecz, a więc upamiętanie, zmiana swojego myślenia, wyznanie grzechu, oczyszczenie i ostatnia rzecz bardzo ważna, od której dzisiaj zacząłem to kazanie, to jest podejmij czyny pierwszej miłości. A więc nie chciałbym, żeby ktokolwiek tak dzisiaj rzekł. Dobre było kazanie i na tym postawili kropkę. Ono będzie wtedy dobre, kiedy jutro będziemy je wykonywać. I co więcej, kiedy pojutrze też je wykonamy. A w środę na grupach, na pytanie, co było na kazaniu, powiemy, chodziło o serce dla Boga. I będziesz o tym pamiętała, czy pamiętasz jeszcze w czwartek i w piątek. Dlaczego? Bo zaczniesz je wypełniać. Wypełniać Bożą miłością. A wtedy, kiedy serce zboru jest gorące, kiedy nasze serca są gorące, rzeczy nabierają zupełnie innej wartości, ważności i mogą też się dziać rzeczy, o których marzymy i pragniemy. Widocznego Bożego działania. Amen. Wierzymy w to? Chcemy tego dzisiaj? Bracia i siostry, ja dzisiaj daję wam okazję. Dzisiaj nikogo z was nie będę ani wzywał, ani manipulował, ani zachęcał, mówiąc, jeszcze masz 30 sekund, żeby podjąć decyzję. Nie. Ja ci powiem od razu. Ty dokładnie już wiesz, podczas tej usługi, jaką decyzję podejmiesz. Jaką już podjąłeś decyzję. A więc mamy teraz okazję tylko to wyrazić. I teraz bardzo bym prosił, aby podeszła grupa uwielbiająca. Jest taka pieśń, która dobrze pasuje do tej usługi. Jest to pieśń, modlitwa. Rozpal dziś we wnętrzu mym swą nową gorliwość i moc. I moi drodzy, do czego dzisiaj was zachęcam? Do tego, żebyśmy powstali do modlitwy. Zaczęli się tą pieśnią modlić, nie śpiewać, ale się nią modlić śpiewająco. A potem, kiedy ta pieśń przestanie już być śpiewana, kiedy będą inne rzeczy, kiedy będzie może inna pieśń, zacznijmy do Boga wołać. Ale Cię, proszę Ciebie bardzo, wołaj o swoje serce, o samego siebie. Wołaj o to, żeby ten ogień Bożej miłości na nowo Cię rozpalił. Abyś mógł powiedzieć, Boże, może dzisiaj jeszcze nie jest całe, jeszcze nie wszystko, ale jest to 99%. I jeżeli ktoś z was potrzebuje modlitwy indywidualnej, to będzie mógł wyjść i będziemy się o niego modlić, będziemy usługiwać. Ale chciałbym, żebyśmy mieli taki czas przed Bożym tronem, przed Bożą obecnością i oddali Mu swoje serca. Pamiętajcie, w tym jest życie nasze. Amen. A więc śpiewajmy pieśń, potem będziemy się modlić, a później przy następnej pieśni, kto potrzebuje modlitwy, będziemy mógł iść do przodu i w ten sposób będziemy trwać w Bożej obecności.